Słyszałam, że na tym serwerze są gracze, którzy mają naprawdę bardzo brzydkie bazy. Także słyszałam, że ten film oglądają osoby, które nie zostawiają łapki w górę. Więc zostawcie łapkę w górę, bo inaczej ten badyl dosięgnie was. Jeżeli to nie było przekonywujące, to już nie wiem, co może być. Ale witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme. W serii, gdzie trollujemy sobie graczy i dzisiaj będziemy robić perfekcyjna pani domu, troll na widzach. Będziemy przychodzić i... no, zresztą sami zobaczycie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy na moim kanale są codziennie, więc wracajcie i czekajcie. Przechodzimy do pierwszej bazy widza, bo dzisiaj będę miał zamiar odwiedzić kilku widzów. Raczej wątpię, żeby ten troll się przyciągnął jakoś specjalnie. Zaraz, ten typ mnie widział i na to w ogóle nie zareagował. Dzień dobry, napiszę. Mam nick pani domu, żeby nie było, no bo perfekcyjność się nie zmieściła, są ograniczenia znakowe i tak dalej. Wiecie co, ta baza siema. Typ sobie nic nie robi z tego, że ja tu jestem. W ogóle, czy to jest jego baza? Czy to jest twoja baza? Ej, nie wiem, naprawdę jakiś dziwny, niemrawy widz się trafił na start. Tak. Czemu jest tu tak brudno? Co robi ta woda na środku? Okej, chłop jest zmieszany ewidentnie, bo mi nic nie odpisał, tylko zaczął dalej. Odpowiesz na pytanie? Ej, to jest ultra dziwne. Typ naprawdę nic sobie nie robi z tego, że ja tu jestem. Nawet ignoruje moje wiadomości. Halo, czy się wkradł do twojej bazy? Ma skin babci, bo muszę wody. Czy to jest szczątkowe odpowiadanie na moje pytanie? Dobra. A co tu robi ta dziura w podłodze? Ej, ten troll troszkę bardziej wygląda jak Magda Gessler troll. Się czepiam po prostu wszystkiego. No dobra, to nie... O! Załatał to! Dobra, dobra, dobra. Czyli ewidentnie to go musiało poruszyć. A tu co się stało? Aha, bo on to buduje teraz? Nie wiem, czy on to odbudowuje, mam takie wrażenie bardziej. Bo to wygląda, by tutaj coś stało, jakby to po prostu zostało zniszczone. Dobra, wziąłem tą pałkę, żeby groźniej wyglądać z tą pałką w ręce. Na pewno groźniej wyglądać. Zginęłem i będę robił jeszcze raz. Twoja śmierć zniszczyła kuchnię? Zaraz, co ma jego śmierć od tego, że kuchnia jest rozwalona? Tak, jak? Co jest? Co? To jest autodestrukcja bazy. Jeżeli właściciel zginie, to ona sama się wysadza. No chyba niezbyt. Ale dobra, słuchajcie, nie wiem, co jest z tym widzem. On jest jakoś niespecjalnie rozmowny. Posprzątaj tu, bo jest syf, kiła i mogiła. Nie, on sobie totalnie nic z tego nie robi. Wychodzę stąd. To też w ogóle nim nie wstrząśnie, nie? Jakby to totalnie nic? Ja naprawdę widzę, nie wiem, o co chodzi. Nie dziękuję. Okej! No dobra, no to wychodzimy stąd w takim razie. Dobra, jesteśmy w kolejnej bazie. Tym razem nie wiem za bardzo gdzie, ale mam wrażenie, jakbym już kiedyś tu był. Chociaż nie, dobra, na pewno tutaj mnie nigdy nie było. Okej, i tutaj są dwie osoby. Jestem delikatnie zmieszany. Halo, halo! Dzień dobry się mówi. Kto ty? Dobra, oni są ewidentnie bardziej poryci, no bo to jest naprawdę jakby niesamowita sytuacja, ktoś po prostu wbija. O, okej, przeprosił mnie, jeżeli napisał dzień dobry. Przyszłam ogarnąć ten syf. Okej, w ogóle nie mają strasznie śmieszne skiny. Nie wiem, który jest śmieszniejszy. Okej, oni nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Miło mi. Dobra, farma marchewek. Miłego dnia. No dobra, ta marchewa... O nie. Co to za dziury w suficie? Chcesz herbaty? O, ale przynajmniej się widzicie. No, widać, że wychowany dobrze. To dekoracja. To cięcia budżetowe, nie dekoracja. Naprawić to już. Dobra, rozwalimy im to. Okej, dobra. Ej, oni się po prostu słuchają, co mają robić. Ej, dobra. O, załatał to. Dobra. Idziemy dalej. Nice, dobra. Dobra, ładnie tu, nie jest źle. Zobaczymy resztę. Tutaj co jest? Kopalnia, wchodzić w kasku. Okej, dobra, nie mam kasku, więc nie wejdę tam. Dobra, idziemy dalej. Tak, BHP jest, no i to się szanuje. Pokój afteza. Afteza, dobra. Ten pokój, no słuchajcie, ej, kurde. No nawet ładny pokój, no nie ma się do czego za bardzo przyczepić, ej, co jest? Co jest? Tu jest, aha, tu jest zejście do farmy. Okej, no to jest ciekawy fun fact. Arnuzy, i jak? Oni się mnie pytają o ocenę bazy. Piwnica jak piwnica. Dobra, wychodzimy stąd, bo ja tutaj muszę znaleźć jakieś, wiecie, niedoskonałości w tym wszystkim. Muszę ich tutaj wziąć, nie wiem, pod badyla, może tak to powiem. I, dobra, tutaj nic nie ma ciekawego. Jagódki są zdrowe. Proszę pani, co jest? Po co pani kijek? Żeby bić? Czy to jest odpowiedź? Oho, kogo? Was! A kogo mogę innego bić? Tylko wy tu jesteście. Pokój katki, okej, dobra. Co jest w pokoju katki? Katka! Jarzów. Aha, no tak. To nie potrzebuje jakby hełmu do tej kopalni. Co? Czemu masz ziemię wysypaną na ziemię? Nie, na podłogę może. Nie masz doniczek? A nie wiem. Nieładnie, Katka, sprzątaj to. Dokładnie!
Dokładnie, no proszę bardzo. O takich widzów właśnie walczyłem. Bo nie dostaniesz, dobra, trzymaj tu. Zrób to ładnie. A ty, odsuń się. No dobra, żółw chwila się troszkę obraził. Już poczekaj, na co mam czekać? Dobra, idę za nią z tym badylem. Tu jest magazyn, no dobra. Ej, ale oni mają fajny magazyn. Ale mi się podoba, o kurde. Tutaj, a nie, myślałem, że tutaj są jakieś barysy jeszcze ukryte. No nie, no naprawdę fajny magazynek, powiem wam. Tak by the way, bo jest taki, no niecodzienny, że to jest takie odgrodzenie i tak dalej. Dobra, ona idzie, to ogarnia się doniczki. No już, już, już. Dobra, chyba to zrobi. Tak, doniczka na ziemi? Doniczka na ziemi? Chcesz, żeby ktoś się o to potknął? To jest naprawdę nienormalne. Zrób to jak człowiek. Bambusku. Jaki bambusku? A, że Katka to jego bambusek. O, wy to jesteście słodziaki, naprawdę. Macie takie zrobienia na siebie. Całkiem urocze. Czy Katka to hot dog? Ona wygląda, jakby była hot dogiem, nie? A pani ma rękawiczki? A masz maseczkę? No, to cicho siedź. Dobra, idziemy do tej Katki. Ona, nie wiem, ma cały czas za tą doniczką. Wypłata. Ja dostaję wypłatę od szefa Benka. Nie biorę łapówek. Lubisz Benia? Benio, spoko. Nie wiem, jaki Benio. Powiedziałem Benio. Miałem akurat takiego kolegę kiedyś w klasie w gimnazjum. Pozdrawiam cię, Benek. No co mi coś dalej pokażesz? Tam proszę. Najpierw doniczki. O nie, co ona tak długo robi z tymi doniczkami? Dobra, zobaczymy, co ona tutaj wykminiła teraz, żeby to ładnie wyglądało, bo moje, wiecie, oko pani domu perfekcyjnej niczego nie przegapi. No, to już bardziej. No, to o czymś takim właśnie myślałem. Dobra, to już jest lepsze. No, teraz lepiej. Naprawdę nie miałem do czego się przyczepić. Musiałem do tych doniczek. Czekajcie, o nie, Katka, tutaj ma jeszcze jakiś głębszy plan, okej. Dobra, czyli widać, że jeszcze nie da sobie wyjaśnić na ambicje. Ona chce pokazać, że potrafi naprawdę bardzo ładnie ogarnąć swój dom. Dobra, wracamy tam znowu. Co tutaj Katka teraz wymyśliła? Aha, tutaj są te trapdory. No tutaj nie da z tej strony trapdora. No cóż, ja bym to po prostu połączył z łóżkiem na twoim miejscu. Nie, 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 nie. Daj mi tą siekierę. Ja to muszę zrobić, bo ona tutaj nie ogarnia. Dobra, słuchajcie, żeby to ładnie wyglądało jako perfekcyjna pani domu, muszę tutaj dać przykład oczywiście. Robimy to tak, że o, pyk, pyk, pyk i składamy to w całość, żeby po prostu to wyglądało jak trumna. To naprawdę wygląda jak trumna. Dobra, nie będę tego tematu poruszał, idziemy dalej. Tu jest co? Farma pszenicy, Dokness KC. Ej, co jest 5? To było tu wcześniej, chyba nie. Dobra, co tutaj mamy? No tutaj jest całkiem git. Skąd pani tu? O nie! Zbrodnia przeciwko zwierzakom. Czemu one nie mają trawy? To golenie. Nie, nie, to golenie mnie nie obchodzi. Trzeba się golić, żeby nie zarosnąć. Nie rośnie jakość, bo nie ma trawy. Oni nie wiedzą, że trzeba trawy, żeby to rosło. Co one mają jeść? Pszenicą je karmimy, głodują. O nie, dobra. Proszę dać mi tabliczkę. Chodź, dobra, idziemy za nimi. Wezmę sobie od razu czerwony barwnik. Dobra, idziemy za Katką. Gdzie jest Katka? Tutaj jest Katka, okej. Dobra, i co? Miałem sobie stąd... Aha, dobra, to jest zejście niżej. Okej, i co? Co to za miejsce? Tu będzie enchant. Nie prowadź ją do bałaganu. Dokładnie. Same pajęczyny. Dobra, zostałem te tabliczki, możemy wychodzić. Posprzątać na dole pani domu. Dobra, idziemy z tabliczką w kolejne miejsce. Idziemy teraz do tych tutaj. Dać dostęp do trawy dla owiec. O, przed grupowanymi. Obowiązkowo. Pani domu. Dobra, i dam to im teraz na czerwone, żeby oni to na pewno widzieli. Nie sprzedaj kordów tylko. Sam się sprzedaj, ja stąd wychodzę. Okej, dobra, więc słuchajcie, pierwszy dom mamy ogarnięty. Znaczy, no, w teorii drugi, ale tamtej to nawet nie liczę, w sensie tej pierwszej bazy, bo, no kurde, ta pierwsza baza, nie wiem, coś ten gościu był naprawdę jakiś mocno niekumaty. Dobra, przechodzimy do kolejnej bazy. W ogóle z tamtej niechcący ukradłem siekierę, ale dobra, przepraszam was, chłopaki, kiedyś do was wrócę, wierzę w to. I wam oddam tą siekierę. Ała! Nie bij starszej pani! Co jest z tym gościem? Czemu się topisz, dziecko? Co jest? Czy każdy ma albo żółwia, albo żabę w bazie, w składzie ekipy, bo ja czegoś nie rozumiem. Jestem perfekcyjną panią domu. Co się stało z tym gościem? On się rozwalił na moich oczach. Czemu on... Co jest? Gość mnie zaatakował i wyszedł z serwera w strefie PvP i zginął po prostu przez to. Napraw to! Napraw to! Co ty tu robisz? Dobra, będziemy na razie unikać pytań. Moje akwarium, nie! Napraw to! Kaczuszka, o nie, ona tutaj widzę, ma jakąś misję. Już, no nie do końca bym powiedział, że już. W ogóle ta woda tutaj w tym akwarium jest jakaś taka dziwnie zbagowana. Oni ewidentnie nie wiedzą, jak się robi akwarium w Minecrafcie. Co ona jeszcze weźmie tą wodę teraz, ta? A nie, po prostu to może zalepi, on się od takie ma szyby. O, tu jest papuga, w ogóle zauważcie, ta papuga pasuje kolorami do niego. Niebiesko-żółta, ej, co jest? Nie mam szkła, to zrób! Co mnie to obchodzi, że nie masz? Nie mam pisaku, to zbierz! Będę strasznie najgorzej. Nie chce mi się, to ta dziura ma tu zostać? Co z ciebie za gospodyni? No nie, kaczuszka ewidentnie, nie wiem, czy to jest on, czy ona, ale kaczuszka, no brzmi jak ona. Więc ewidentnie
kompletnie tutaj nie dopilnowuję obowiązków domowych. Przepraszam. Gdzie idziesz? Wracaj. Nie skończyliśmy jeszcze. Po piasek. To idź. Szybko. Bo wyciągnę badyla. No, dobra. Poszła. Ja w ogóle czuł mnie zostawili w swojej bazie. Całkowicie zamknij bazie. Okej, więc nice one. Teraz pytanie. Co tutaj jest? To jest farma. Farma, która jest okropna. Dobra, to będziemy musieli przedyskutować z nimi oczywiście. Tu jest... O! Tu jest całkiem... Co jest? Czemu to lewi? Czy to nie powinno być przesunięte po prostu w lewo? To się coś robi, jakieś połszony chyba, nie? A nie, one się już nie robią. Norte, o, wrócił. O, żyjesz. Twoja koleżanka poszła po piasek. Tak, babciu. Co jest? Dobra. Mamy kilka spraw do dogadania. Kolega, aha, kaczuszka. Co, słuchajcie, ej, chłopaki. To czemu sobie dajecie takie niki? Ja was nie rozumiem. O nie, ona znaczy on przeklina, sorry. Oj, dobra, trzeba to wymazać. Aj się striggerował naprawdę. Babcia, daj obiadek. Masz chlebek. I teraz wytłumaczcie mi, co poszło nie tak z tym stołem? Czemu one lewitują? Czemu tu nie ma żadnej symetrii? Dajcie kilof. Szybko! Dajcie kilof. No, ludzie, nie! To piękna pani domu. Ej, co jest? No, dawajcie kilof. Dobra, daj mi ten kilof. No, dawaj ten kilof. Szczylu, dawaj kilof. Czemu im daj potki stręża? Ja nie chcę się bić. Ja chciałem tu posprzątać tylko. Ej, dobra, nie, ja sobie chyba muszę sam znaleźć kilof. To znaczy, jakiś magazyn tu jest, czy coś? O, dobra, daj kilof, daj kilof, daj kilof. Dobra, idealnie, trzeba tutaj naprawić kilka rzeczy. Przede wszystkim trzeba to rozwalić i to. I trzeba to posunąć, żeby to tak było. Właśnie o to chodziło. Właśnie o to, dobra, macie tutaj tego blaza z powrotem. Niech się tam tli i macie te wasze alkohole, bo mnie to tam nie interesuje. Tu jest grzyb, tutaj. Naprawić to, już, nie. O nie, oni są bardzo wyszczekani, jak na swój wiek. Dobra, idziemy dalej. O nie, cieknie wam sufit. Co jest? Staramy się nad bazą. Macie przeciek, babciu. Już nie mamy babciu. Macie, kapie woda, kap, kap. Oni, nie wiem, oni są teraz jakby zmieszani. Trzeba się tym zająć. Nie może być akwarium, jak macie nieszczelny sufit. Ewidentnie nie może być to akwarium. No tam będzie. Musicie naprawić sufit. Dobra, może ja im to naprawię. Staram się nad bazą. Oni cały czas to gadają, ale w ogóle tego nie widać. Dobra, ja im tutaj to zrobię, żeby im nie kapało. Normalnie. Czekajcie, czy... Żeby... O, nie było kap-kap. O, już nie kapie. No idealnie. Naprawiłem to. Ja to jednak jestem, kurde. Nie spodziewałem się tego. A tu? Tu jest pusty pokój. Dobra, to tego nie będziemy... Babciu, daj na chwilę kilof. Aha, no tak, właśnie, bo ja ci kilof zabrałem. Jednym ukradłem siekierę, drugim kilof. Co tu robi łóżko? Nic nie kapie. Tutaj teraz kapie. O nie, faktycznie. No na razie ma tu być. Przenieś je do pokoju. Już cały shulker box, trend w 2. Okej, okay. No dobra, to fajnie, ale i tak wam kapie z sufitu. My biedni, no w sumie widać. No stary, ty masz takie oczy, że na zero jesteś biedny. Co oni robią? Czemu on rozwala ścianę? Aha, on robi pokój sobie. Okej, okay. I to się nazywa, widzicie? Porządek i ułożenie. Dobra, lepiej. Dobra, ten też zaczął sobie pokój robić. Idealnie. Chodźcie tu, łobuzy. Ta farma to istny koszmar dla marchewek. Warunki niegodne ani psa, ani rośliny. Co to za dziura w podłodze? Połodze. Oj, napisałem niestety połodze. Dobra, to nie ma za bardzo znaczenia. Co jest w ogóle? Oni... Ta ziemia jest sucha. Musicie nawodnić roślinki. Tam jest pająk. I fajnie. Nie, co? Ale o czym ty do mnie mówisz w ogóle, żaba? Okej, dobra. Żaba w jego naturalnym środowisku. Wszystko się zgadza. Delikatnie lepiej, ale jak dla mnie, tu powinno być bardziej promiennie niż piwnicowo. Roślinki potrzebują komfortu, by zdrowo rosnąć. Boże, jakie ja piszę głupoty. Ale kto wie, może byłbym dobrym aktywistą. No i dobra. I wychodzi na to, że dalej im kapie sufit. Tutaj ta baza ma 2 dni, dopiero zacząłem to robić. Nie obchodzi mnie to, bo trzymacie te biedne rośliny w bestialskich warunkach. Staram się. Nie widać. Babci obiad. Dobra, to macie po ze złota dla złotej osoby. To macie po kanapce, a ja idę w świat. Dalej. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że roślinka też człowiek. Dobra, więc wychodzę stąd. Pa, pa, dzieciaki. Babciu. O nie, to brzmi jakby go naprawdę babcia opuszczała. Może ma jakiś flashback, nie wiem. Więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już jutro. Filmy są codziennie, więc do jutra. Nara.